Cześć kochani, jakiś czas temu moja Lili namalowała obrazek i ja mówię, ojeja, jaka abstrakcja, ona zrobiła wielkie oczy. Ja mówię, ale o co chodzi, co to jest abstrakcja? No i w tym właśnie czasie mniej więcej jakoś przyszła do nas książka, dostaliśmy abstrakcyki. I to jest książka, która wyjaśniła mojemu dziecku na 100% co to jest abstrakcja. To jest książka wydawnictwa OWO, wydana przez panią Annę Paszkiewicz. A wszystkie tutaj elementy graficzne są wykonane przez panią Katarzynę Kołodziej. Co się znajduje w tej książce? Znajdują się w tej książce obrazy. Tutaj wam przybliżę, zobaczcie, o pierwszy z obrazów. Człowieka, którego obrazy są uznawane za pierwsze obrazy abstrakcyjne, takiego ojca abstrakcji, Wasila Kandinskiego. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nazwisko. Mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Ale jak to bywa z abstrakcją? Każdy tak naprawdę może odkryć w tych obrazach co innego. I nasza autorka za pomocą krótkich wierszyków zinterpretowała swoją wizję, to co ona widzi w tych obrazach i jak ona tutaj je odbiera. Natomiast my z Lili oglądałyśmy dany obraz. Każda z nas strzelała, co widzi na obrazku. Opowiadałyśmy sobie o tym obrazie. Starałam się nakierować Lili na to, żeby coraz więcej i świadomie, wnikliwie po prostu postrzegała, co tam może być. I każda z nas w ogóle często mówiła co innego, że ja widziałam jedno, ona zupełnie co innego, po czym czytałyśmy wiersz i okazywało się, że w tym wierszu autorka widzi jeszcze co innego, więc to było naprawdę bardzo fajne. Fajne są te dodatki graficzne, takie bardzo oryginalne, takie trochę z takiej kreski bardzo prostej, takiej dziecięcej. Są czarno-białe, więc te obrazy tutaj z boku, zobaczcie, one tak się bardziej rzucają w oczy, że te są w kolorze, a te są czarno-białe. Wiersze z kolei są nie za długie, każdy wiersz zajmuje, zobaczcie, taką jedną stronę. Fajne też w tych wierszykach jest to, że tutaj jest dość prosty w sumie język i moje dziecko było w stanie je zrozumieć. Moja Lili ma obecnie 5 lat i uważam, że spokojnie już od 5 lat można tę książkę kupować. Cześć, Liluś. Cześć. Poczytamy? Tak. Najpierw mi powiedz, co tutaj widzisz na tym obrazku? Czekajcie, ja wam najpierw pokażę. O, żebyście też widzieli. Co ty tam widzisz? Widzę taką karuzelę. Karuzela? A ja ci powiem, że ja tutaj widzę takiego dużego ptaka. Widzisz ptaka, czy nie? To wygląda trochę jak ptak, ale... Tu, zobacz. Taka głowa, tu dziób, tutaj brzuch, tutaj łapy. Co? A tu wygląda jak... Tu są oczka, a tu wygląda jak jakaś... Jak była dołączona taka karuzela. Mhm. Tak. Co to jest? No to taska. Ptaszek jest... z karuzelą nam wyszedł, tak? Tak. No dobra, to teraz zobaczmy, co tutaj jej wyszło. Miasteczko hi hi hu hu. Nie za górą, nie za rzeką, lecz na małym igły uchu. Jakiś magik wyczarował śliczne miasto hi hi hu hu. Wszystko tam kolorem tryska. Kusi, wabi, dzwoni, świeci. Przez dzień cały tętni życiem i rozbrzmiewa śmiechem dzieci. Są tam małe karuzele i zjeżdżalnie z huśtawkami. Jest lodziarnia, pałac strachów, duży kącik z pluszakami. Młyn diabelski, trampoliny, basen, kulki, wrotki szczudła, sala luster,
miś dmuchany i wiatraków 4 pudła. Są strzelnice i kolejki. Wielki zamek z rurek, z kremem. Małpie gaje, pstre balony, wata z cukru, gofry z dymem. W hihi huku każdy bryka. Dziadek z babcią, mały wnuczek i wąsaty wuj, Hipolit i puszysty kotek Mruczek. Wszystkie dzieci i dorośli do północy dokazują. To ogromne liżą lody, to na matach podskakują. Zazdrościłam im ogromnie. Życie wiodą wszak próżniacze. Odwiedziłam więc skrawcowe pasmanterie ze 100 szwaczek. Czy zabawa w hihi huchu to marzenie niedościgłe? Proszę, zdradźcie mi, kochani, skąd mam wziąć tak wielką igłę? Jest gdzieś taka wielka igła? Nie. Nie? A widzisz na tym obrazku miasteczko hihi huchu? Bo ja nie widzę. Widzisz to miasteczko? Tu. Tak? Całe. Ja nie widzę. Spójrz, tutaj jest karuzela, tu jest chyba jakaś żniżania, tu są kółki. Podsumowując, słuchajcie kochani, podsumowując tę książkę, podsumuję to tak. Jak skończyłyśmy czytać, to Lili mówi tak, no i co, a gdzie kolejna część, prawda? Spytałaś się mnie, gdzie jest kolejna część? No, kolejnej części nie ma, ale to tylko świadczy o tym, że się książka chyba spodobała, bo był niedosyt. I ja mam też taki trochę niedosyt, bo powiem wam, że uważam, że w taki prosty sposób naprawdę można przedstawić coś bardzo skomplikowanego. I mam nadzieję, że takich książek będziemy mogli wam pokazywać tutaj dużo, dużo więcej. To co? Buźka! Pa, pa! Pa.